Szukacie pięknego substytutu zestawów z Lego z lat 90. taki zadyszkę? No to moi drodzy, szukajcie dalej, bo... WTF! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś takie klocki jak Vanga i Star Battlefront Star Warrior. Dziś będziemy patrzeć, czy w ogóle są to fajne klocki. No jak nazwa kanału ogłosi, moi drodzy, bo na tym kanale zajmujemy się właśnie doszukiwaniem się w chińskich podróbkach, ale i alternatywach oficjalnych do Lego czegoś fajnego. No i moi drodzy, tutaj ten zestaw kupiłem jeszcze będąc nad morzem, w nadmorskim haulu, do którego was teraz odsyłam. W narożniku, no ma on już sporo, no pół roku powiedzmy, więc troszkę jeszcze tych paczek, wiecie, mi z nadmorza zostało. Kosztowało to 4 zł, co nie wróży nic dobrego, tym bardziej, że było kupione nad morzem, gdzie jak wiemy te stawki są raczej zawyżone. Cóż, tu jakieś 8, nie wiem co to jest, moi drodzy, ale mamy różne języki, oczywiście nie ma polskiego języka. Oczywiście dzieci do lat 3 muszą być stosowane pod nadzorem osoby dorosłej. Tak jest, dzieci, pamiętajcie, jeżeli macie mniej niż 3 lata, musicie być stosowane pod nadzorem osoby dorosłej. Ma on nawet niby numer katalogowy, chociaż nie chce mi się wierzyć, że aż tyle zestawów powstało w firmie Vanga Toys. Ciekawe, czy w ogóle jest taka strona, wkrótce się może dowiemy. 6 plus 34 elementy, moi drodzy, dziś wziąłem go na recenzję. Dlaczego? Ponieważ mocno przypomina mi zestawy z lat 90. i jakież wychodziły w Lego. Jak wiecie, na moim bazowym kanale, bo mam jeszcze bazowy kanał, ponieważ jest o moim głównym kanale, mam tam najwięcej subskrypcji. Mówię o kanale Klockozaur, tu w narożniku znajdziecie, jeśli jeszcze nie byliście. Tam zajmuję się tylko i wyłącznie klockami Lego. No i jestem fanatykiem klocków z lat 90, moi drodzy, i w związku z tym często wspominam, że kiedyś było lepiej i tak dalej, były zestawy z lat 90 i tak dalej, zadyszkę. No więc dorwałem sobie tutaj to i zobaczymy, czy Chińczycy będą odpowiedzią na moje sentymentalne, prawda, zapotrzebowania. Na pewno na moje zapotrzebowania estetyki, no już odpadają, bo instrukcja, widzicie, nie dość, że skrajnie malutka, no w ogóle co to jest? To jest jak wizytówka, minimalnie większa niż wizytówka. Dodatkowo zgięta i dodatkowo to, czego nie lubię, czyli mała, aczkolwiek na pierwszy rzut oka wygląda na w miarę czytelną. Pierwszy rzut, ale w ogóle format tego wygląda po prostu źle. Spójrzcie, to w ogóle inne logo Vanga niż tu. To mi się podoba po prostu. No, nie ma tak profesjonalizm, nie? Bardzo gruby wór, bym rzekł. A co kryje w środku? Co kryje, moi drodzy, ten wór w środku? No, klocuszki, ale to nikogo nie dziwi. A jakiej będą jakości? To sobie testujemy zaraz. Klocuszki wyjątkowo nie chcą się wysypywać z tego jakże grubego wora. Tu na worze jeszcze mamy trylion informacji, zapewne o tym, że możemy umrzeć bawiąc się tą zabawką, ale to jest ostrzeżenie na każdym Chińczyku, więc to nas w żaden sposób nie rusza, moi drodzy. Hipek zapakowany w osobną folię i już widzimy, jakiego pokroju to jest hipek. I już mam wrażenie, że zostaliśmy tu skłamani, ale poczekajmy, chociaż może nie zostaliśmy, o tą głowę się boję. Chyba zostaliśmy skłamani jednak, moi drodzy. Czekajcie, musiałem użyć zębali moich. Chyba zostaliśmy raczej skłamani, no ale zobaczmy, złóżmy sobie najpierw hipolka. No hipolek, jaki jest, każdy widzi. Okej, ja doceniam każdą różnorodność od Lego, każde uciekanie w bycie alternatywą niż stricte podróbką. Chociaż powiem wam szczerze, ten bardzo podobny zestaw był na moim bazowym kanale w recenzji, odsyłam was tutaj, z serii UFO bodajże. Więc to już się zaczyna źle, ale mówię, doceniam każdy, spójrzcie tu, mówię, jaki ciekawy ten element, ale doceniam absolutnie każde, doceniam absolutnie każde być, a nie, dobra, czekajcie, tu się wszczepia, bo się bałem, że on będzie łatwo wypadał, skrajnie, ale tu, widzicie, mam tego bolca, który ma tę drugą nogę przytwierdzić. Czekajcie, to będzie pewnie ciężka operacja, ale nie poddajemy się, dobra, wskoczyło, jest okej, jeszcze łapy dziwne. Ale zaraz je wam pokażę, dlaczego nazywam je łapami dziwnymi. Wchodzą ciężko, niestety bardzo ciężko. Paluchy już się robią czerwone, a to wiecie, nie jest dobry znak, bo znaczy, że musimy w nie włożyć dużo siły i nas paluchy bolą. Ale czekajcie, mówię. Okej, wlazło jakoś. No i hełmal. Okej. Okej, hipek,
Hipek po złożeniu wygląda tak. I ciężko nie odnieść wrażenia, że trochę od tego z okładki się różni. Przede wszystkim kolorem tutaj szybki, tak? Miała być ciemna. No i z ciemną wyglądałby znacznie lepiej, to na pewno. Natomiast na druki, czy bym ich się czepiał? Właśnie na druków bym się nie czepiał. Spójrzmy, całkiem fajnie i ładnie zostały wykonane. Na pewno nie jakoś brzydko coś wychodzi i tak dalej. Moi drodzy, doktor Lak plus coś po ten, no brzmi to podejrzanie, jakby to L zmienić na jakąś inną literkę. No byłoby, moi drodzy. Łapy chodzą, no ta chodzi zdecydowanie zbyt luźno, a tu się znowu w ogóle dłoń prawie nie kręci. Naprawdę wkładam całą siłę, praktycznie się dłoń nie kręci i czuję, żebym ją złamę coś tutaj. W ogóle jest to robione we własnym trochę stylu. Ta chodzi w miarę normalnie i tu się kręci w miarę normalnie. Mamy więc nierówność, jakiej nie lubię. Nogi chodzą oddzielnie, też jedna, ta chodzi luźniej niż ta. No moi drodzy, no. Słabo. No i plus mówię tutaj po prostu tylko wystające oczy. Czy to się w ogóle da się, moi drodzy, tutaj pustka w głowie. Dlaczego? Bo zostało nam to w hełmie i już przypuszczalnie nigdy nie wyjdzie, więc super. Super po prostu, nigdy to już nie wyjdzie. Tu na dróg na kasku postarano się zrobić. Moi drodzy, starano się, a wyszło przypuszczalnie jak zawsze. Złóżmy sobie jednak teraz ten pojazd. No i moi drodzy, gotowy produkt prezentuje się w taki oto sposób i co tu dużo gadać. Szukacie pięknego substytutu zestawów z Lego z lat 90. taki zadyszkę? No to moi drodzy, szukajcie dalej, bo tu go zdecydowanie nie znajdziecie. Zdecydowanie to nie jest to. Hipka już oceniliśmy, zestaw nie jest dużo lepszy, moi drodzy. Niektóre elementy, naprawdę cała siła była włożona, spójrzcie na mój uszkodzony palec tutaj, by je wszczepić. Inne znowu odpadają zdecydowanie zbyt prosto. Jeszcze inne spójrzcie. Ja tu prawie żadnej siły nie wkładam, prawie żadnej siły i to mi na przykład wypada, to się w ogóle tutaj ta lansa nie trzyma, ona sobie tutaj śmiga luźniutko. Tu na szczęście już te elementy trzymają się ok. Dodatkowo, co mnie jeszcze boli ogromnie, mamy tu różne odcienie, widzicie? Inny odcień białego od tutaj białego, tu jest taki biały, a tu taki, nie wiem, mleczny biały. Ten sam przykład mamy na przykład, o, tu się nie docisło, bo on to rękami rozpycha, jak widzicie, więc jak go wcisłem, rękami rozpycha, tu jest inny biały, od tu innego białego. No moi drodzy, nie jest za dobrze, jest no fatalnie po prostu, mówię, tu nam element wypada, tu się trzyma, ale na przykład tu też znowu, o, tu łatwo odpada, nie jest to szczepione dobrze, mówię, rozsypuje się, jak widzicie, na boki, bo on to rozsadza, sam hipek również przeciętny i przyznam się wam szczerze, najlepsze absolutnie, co z tym można zrobić, to przeznaczyć go na tak zwanego dawcę części. To znaczy, no bo spójrzcie, na przykład tu nadruki są w miarę okej, tak, to są nadruki i naklejki, to trzeba, wow, docenić, prawda, jakimś lajkiem pod tym filmem chociażby, moi drodzy. Natomiast, no, najbardziej, mówię, by się to przydało do kopalni po prostu kloca tak zwanego, do jakichś mocków i tak dalej, bo jako konstrukcja, mówię, tu się chwieruta i wypada. On to rozpycha, co nie jest zbyt dobrze, jakiś rozpychacz po prostu tutaj nam się znalazł. Dodatkowo te elementy tutaj też nie do końca są dobrze przytwierdzone, one tu weszły, ale też jest tak se. No i mister, no, sami wiemy, kto. No nie jest tu, no teraz mi tu odpadło, no po prostu moi drodzy, sypie się to w rękach, nie trzyma się to, niektóre się łatwo wciskają, jedna ręka chodzi skrajnie ciężko, a dłoń się nie rusza, druga chodzi skrajnie lekko i dłoń się rusza, no nie jest dobrze, moi drodzy. Nie mogę więc wam z czystym sumieniem polecić firmy Vange Toys i ich zabawek, kto wie, może damy im szansę, bo spójrzcie, jakie alternatywy jeszcze mają, raczej wątpię. Nie zapominajmy jednak, że zabawka kosztowała 4 zł, czyli ktoś, kto ją kupował w hurtowni, zapłacił jakieś
15 groszy za nią, więc to by tłumaczyło trochę jakość. No jest, moi drodzy, fatalnie i Wangę Toysów ja wam osobiście nie polecam. No a po to jest ten kanał, byśmy sprawdzali tu, które klocki można polecić, a których nie można polecić, tych nie można, byście w przyszłości nie przegapiali odcinków i filmów, by dowiedzieć się, jakie filmy nie można przegapić. Koniecznie zostawcie mi tutaj subskrypcję. Jeżeli szukacie fajnych zestawów za dyszkę w tym klimacie kosmicznym, wpadajcie mój bazowy kanał, było tam bardzo dużo takich filmów, a i tu jakiś ciekawy film się dla was na pewno również znajdzie. Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję, widzimy się oczywiście już wkrótce w kolejnych. Bye!